czwartek 2 marca Urząd Miejski w Lubaczowie zorganizował konferencję Park Przemysłowy Lubaczów – Brama na Wschód. Spotkanie miało promować tereny inwestycyjne Lubaczowskiego Parku Przemysłowego, a także łączyć ludzi biznesu z Polski i Ukrainy. Ten w pełni uzbrojony teren inwestycyjny o powierzchni ponad 23 hektarów został końcem ubiegłego roku włączony do specjalnej strefy ekonomicznej Europark Mielec. Konferencja, którą 2 marca w Miejskim Domu Kultury zorganizował Urząd Miejski pod nazwą Lubaczowski Park Przemysłowy Bramą na Wschód, jest kontynuacją konferencji Nowe Perspektywy i Formy Współpracy w ramach przygranicznej polsko-ukraińskiej sieci parków przemysłowych, która odbyła się 15 grudnia 2015 roku. Spotkanie miało promować lubaczowskie tereny inwestycyjne, a także łączyć ludzi z różnych sfer biznesu z Polski i Ukrainy. Na konferencję zaproszenie przyjął m.in. marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl, który podkreślał, że województwo dba o zrównoważony rozwój powiatów, a inwestycje, które są i będą prowadzone w powiecie lubaczowskim, powinny pomóc w pojawieniu się tu inwestorów. Trzeba mówić o tym, że Lubaczów, Roztocze, powiat lubaczowski jest takim miejscem z bardzo dużym potencjałem. Potencjałem do rozwoju, potencjałem do rozwoju gospodarczego, związanego ze sprawami infrastruktury. Jest to miejsce, w której powinien trafić inwestor. Tym bardziej, że położenie jest bardzo ciekawe geograficznie, gospodarczo, bliskość Ukrainy, przejście Budomierz Kruszy. No i ważne inwestycje, które my chcemy jako samorząd województwa podkarpackiego tutaj ulokować. Obwodnice Lubaczowa, Ciechanowa, Oleszyc. To wszystko są rzeczy, które będą poprawiały jakość tej tkanki infrastruktury, które tutaj ma miejsce. Cieszymy się bardzo, że jest też bardzo dobre zaangażowanie Stowarzyszenia Gmin Powiatu Lubaczowskiego. Jest to stowarzyszenie na wskroś nowoczesne, dobrze myślące, dobrze wskazujące na priorytety, co jest ważne dla Lubaczowa, powiatu lubaczowskiego, jeżeli chodzi o rozwój gospodarczy. To jest dobre miejsce, to jest brama też na wschód, ale ja myślę, że też na zachód naszego kraju, na północ. Chciałbym, żeby tu przybyli inwestorzy nie tylko z Ukrainy, nie tylko spoza granic naszego województwa, ale żeby też rozwijał się ten biznes tutaj miejscowy, żeby młodzi ludzie mogli rozwijać małe, mikro firmy związane z różnego rodzaju usługami, a także z działalnością produkcyjną, kooperacyjną. To ważna sprawa. Myślę, że te wszystkie punktowe rzeczy, które się zadziały, specjalna strefa ekonomiczna, tutaj te inwestycje drogowe, Greenvelo, turystyka, kresowa osada, to stowarzyszenie nowocześnie myślące z wójtem Kapelem na czele, z panem burmistrzem, bardzo dobrze wspomagane, bardzo dobrze rokuje i ten potencjał w moim odczuciu będzie wykorzystany. Otwierający konferencję burmistrz miasta Lubaczowa Krzysztof Szpyt podkreślił, że spotkanie to jest momentem przełomowym dla miasta. No tak to odczuwamy, ponieważ widzimy, że to, co robiliśmy przez ostatnie lata, czyli tak jak powiedziałem na początku, od momentu uruchomienia przejścia granicznego, skomunikowania się poprzez autostradę z tak naprawdę z południową częścią Polski, do tego stworzenie parku przemysłowego, specjalnej strefy ekonomicznej, 20 paru hektarów uzbrojonych terenów, daje nam podstawy do tego, no i wsparcie tych firm około biznesowych, które naprawdę się pozytywnie wyrażają na temat naszego terenu, naszych możliwości, bo też pokazujemy swój potencjał około biznesowy, czyli kooperacja, surowce, szkolnictwo zawodowe. Wszystko to składa się na taki obraz, że daje nam podstawy do tego, aby stwierdzić, że jesteśmy tak naprawdę w przeddzień takiego kroku do przodu, gospodarczego kroku, który będzie właśnie polegał na lokowaniu inwestycji. Specjalnie tak nawet ukierunkowaliśmy tą dzisiejszą konferencję pod takim tytułem Brama na Wschód, bo ona nam się, jakby ten temat nam się pojawił przy naszych działaniach promocyjnych, czy myśleniu właśnie jeśli chodzi o potencjał naszego terenu. To jest miejsce, gdzie styka się ten właśnie biznes po dwóch stronach granicy. Jest tutaj zainteresowanie przedsiębiorców, którzy myślą o rynku wschodnim, chcąc jednak zostać na rynku unijnym, czyli na prawie unijnym,
a jednocześnie też widzimy zainteresowanie średnich i małych przedsiębiorstw ukraińskich, którzy szukają miejsca na terenie Unii Europejskiej, już na terenie Unii, ale niedaleko swojego kraju. Także idealne miejsce, jeśli chodzi o położenie. Przejście graniczne też myślę, że będzie zwiększony tonaż, bo też tutaj jest pewna bariera, jeśli chodzi o transport, ten transport towarowy. Ale też tutaj jest podkreślane też na konferencji sprawa potencjalnych pracowników, bo to, co my możemy wygenerować na miejscu, rozwijając szkolnictwo zawodowe, to i tak przy dynamicznie rozwijającym się rynku pracy będzie za mało i ten pracownik z Ukrainy jest poszukiwany na całej tej ścianie wschodniej i nawet dalej. O biznesie ukraińskim w Polsce, oczekiwaniach i perspektywach w tym temacie mówił też na konferencji Jacek Piechota, prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej. Jeżeli chodzi o ukraińskich inwestorów, ukraińskich przedsiębiorców lokujących tutaj swoją działalność, to przeżywamy w Izbie jakby duży wzrost zainteresowania Polską od momentu, kiedy Ukraina podjęła te polityczne decyzje o wyborze zachodniego kierunku i współpracy z Unią Europejską, a nie Rosją i Unią Celną. Zamknięcie rynków wschodnich, rynku rosyjskiego szczególnie, powoduje, że wielu ukraińskich przedsiębiorców szuka przestrzeni do działalności tutaj. Dlatego warto tworzyć im ofertę, tworzyć zachęty, takie jak chociażby park przemysłowy, rozwiązania strefy ekonomicznej. No i warto promować to, co tutaj stworzyliśmy. Promocja jest tutaj absolutnie kluczem do sukcesu. Ja podziwiałem to, co Lubaczów zaczął, będąc tutaj w grudniu 2015 roku, wtedy jakby były początki. Dzisiaj jest to już przygotowany, uzbrojony teren, przygotowana oferta. Dzisiaj są to już działania promocyjne. No, sam skład gości tutaj dzisiaj obecnych jest już imponujący. Powiedzmy jeszcze może o tym drugim kierunku, o tym biznesie polskim na Ukrainie. Co tam może inwestorów zachęcać, a co może zniechęcać? Najlepszym hasłem na promocję Ukrainy jest hasło Ukraine is better than you think. Ukraina jest lepsza niż myślisz. Nasze wyobrażenie o Ukrainie coraz bardziej dramatycznie odbiega od rzeczywistości ukraińskiej. Ja kiedyś powiedziałem, że Ukraina w naszym wyobrażeniu to takie 3K. Kryzys ekonomiczny, konflikt na wschodzie i korupcja. I to jest nasze wyobrażenie o sytuacji ukraińskiej. Tymczasem tam inwestują zachodni inwestorzy, tam się pojawiają wszyscy i przyglądają się, w których sektorach, w których obszarach można i warto inwestować. Na pewno polskim inwestorom, polskim przedsiębiorcom potrzeba skuteczniejszego działania, bardziej aktywnego działania ze strony naszego ubezpieczyciela, Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych. Dobrze się stało, że rząd podjął decyzję o również podporządkowaniu KUKE ministrowi rozwoju, a więc temu, który odpowiada za wspieranie eksportu, a nie ministrowi finansów, który przede wszystkim unika ryzyk finansowych. To dobry kierunek. A gdzie i w jakich obszarach? No można powiedzieć tak, Ukraina dzisiaj potrzebuje nowych technologii, potrzebuje innowacji, potrzebuje know-how, jeżeli chodzi o zarządzanie i organizację pracy. Także tak naprawdę w każdej sferze. Szczególną sferą pojawiającą się dzisiaj, której myślę, że są ogromne perspektywy, jest cały szeroko rozumiany sektor gospodarki komunalnej. Tego wszystkiego, co dzieje się w miastach, dlatego że Ukraina jest na początku drogi, jeżeli chodzi o reformę samorządową. Licznie zgromadzeni goście spotkania wysłuchali m.in. wystąpień dotyczących planu rozwoju gospodarczego Polski, wspierania biznesu i zadań Polskiego Funduszu Rozwoju, o czym mówił Adam Hamryszczak, wiceminister rozwoju, dotyczących perspektyw rozwoju sieci parków przemysłowych na Ukrainie, tworzenia oferty inwestycyjnej, standardów obsługi inwestorów w samorządzie, a także obejrzeli prezentację Parku Przemysłowego Lubaczów, a chętni mogli także na własne oczy zobaczyć Park Przemysłowy Lubaczów.